Bardzo gorąco i ponownie na moim kanale w okularkach, ponieważ piękna słoneczna pogoda, filtr 50 na buzi i przychodzę do Was dzisiaj z niemiłym filmem, z nieprzyjemnym filmem może, ale przychodzę z takim filmem pod tytułem Ku przestrodze, jako wściekły, zły konsument po prostu na Rossmann, ponieważ nie podoba mi się to i zauważyłem, że jest to nie sytuacja, która się zdarza raz na jakiś czas, a zdarza się bardzo, bardzo często. Widzicie, jak tu słoneczko przepięknie świeci, a ochrona przeciwsłoneczna musi być. Nie podoba mi się to, co się dzieje w Rossmannie. Posłuchajcie, ja też się nabrałem, ja też się zwabiłem, dałem się zwabić i dzisiaj przychodzę z takim filmikiem jako wkurzony konsument. I dzisiaj Wam podam wiele przykładów takich sytuacji, żebyście zwracali na to bacznie uwagę, zwłaszcza na czytanie składów na stronie Rossmann. Posłuchajcie, Rossmann teraz w ostatnim czasie wypuścił bardzo, bardzo dużo nowości kosmetycznych. W związku z tym, że mieszkam w Niemczech, nie zawsze też, jak jadę do Polski, mam czas na to, aby buszować po drogerii 3-4 godziny, szukać fajnych produktów, dobrych składowo, więc po prostu zamawiam sobie wszystko przez aplikację Rossmann, płacę blikiem i po prostu jak mam zamówienie do odbioru, jadę do Polski i sobie je odbieram gotowe, skompletowane zamówienie. I tutaj w tym przypadku też tak było, tego produktu, właśnie, że go zamówiłem na zakupach online, właśnie z odbiorem osobistym. I tak patrzę, było zdjęcie poglądowe tylko tej strony i buteleczki. Zawsze na stronie Rossmanna jest tak, że jest zdjęcie całego składu, że jest zdjęcie właśnie z przodu, że jest zdjęcie buteleczki. I wchodzę w zakładkę składniki. Fajny skład. Cudowny skład. Rewelacyjny skład. A ze względu na to, że ten olejek tak przepięknie się świecił, chciałem go kupić mojej siostrze. Żeby miała właśnie taki bardzo mocno błyszczący, fajny olejek, bo ona też kocha wszystko, co błyszczące, takie wiecie, mocno takie blaskodajne, żeby to tak powiedzieć. No i kupiłem, nie? Zawsze Rossmann daje na stronie właśnie te składy. Tutaj tego nie było, ale skład był wymieniony prawidłowy, czyli cudowny ten skład był. Jakież było moje zdziwienie, kiedy wracam do domu, odpakowuję produkt i zakupy z Rossmanna, a w składzie tego olejku wygładzającego do włosów z Only Bio mamy akrylamidę, sodium akrylodimetyltaurate, rozpolimer, mikroplastik. Nie pytajcie, jaka była moja mina, kiedy ja to odkryłem. Na stronie Rossmanna było wszystko wzorowo, wszystko w porządku, wszystko rewelacyjnie. Od razu do nich napisałem maila. Co oni wyprawiają. Ja Wam w ogóle to pokażę, ten olejek do włosów, to już go nie polecam, bo on ma mikroplastik. Napisałem do Rossmanna, oni mi potrafili tylko odpisać, że przepraszamy za drobny problem, zdarza nam się to rzadko, już go naprawią. I że mogę produkt oddać. Posłuchajcie, to nie jest pierwsza sytuacja na stronie Rossmanna, że tak się dzieje. Ponieważ pamiętacie, jak Wam na kanale polecałem maseczkę do ust Choco Glamour z Eveline? No właśnie. Więc jak wchodziłeś wchodziłaś w rozpiskę składników na stronie Rossmanna odnośnie tej maseczki, to tam w tekście, gdzie jest ten tekst pisany, była w tej masce parafina, mikroplastik, BHT, BHA, a wchodziłaś bądź wchodziłeś w skład na zdjęciu i skład był cudowny i taki sam był w realu. Czyli skład był źle przepisany. Gdyby nie było dostępu do zdjęć poglądowych składu, to ja bym nie kupił maski do ust. Ale że był skład poglądowy, właśnie zdjęcie kartonika na stronie Rossmanna, tak jak to zawsze jest, okazało się, że skład jest wzorowy. Czyli skład był błędnie przepisany. I tutaj na początku, jak ta nowość weszła, to nie było zdjęcia z tyłu. Był skład napisany. I ja się nabrałem, zamówiłem dla siostry, chciałem być dobrym bratem, a tu się okazuje mikroplastik w składzie. Nie podoba mi się ta praktyka stosowana przez Rossmann. Ja rozumiem, że można się pomylić. Ja rozumiem, jesteśmy tylko ludźmi, można popełnić błędy. Ale wczoraj zrobiłem tak dogłębny research już wielu produktów w Rossmannie, że te błędy zdarzają się tak naprawdę w co drugim produkcie. Jeśli chcecie oceniać skład z aplikacji Rossmann, realny skład produktu, oceniajcie go na zdjęciu opakowania, gdzie jest widoczny skład. Nigdy nie bierzcie pod uwagę składu pisanego na stronie bądź w aplikacji Rossmann, ponieważ on jest błędny. On jest błędny, no chyba, że się uda komuś to przepisać bezbłędnie. Tylko i wyłącznie na zdjęciu, kiedy macie właśnie zdjęcie produktu i jest tam normalnie, tak jakbyście mieli produkt w ręku, skład, to ten skład bierzcie
po prostu pod uwagę, ponieważ te pisane składy niestety nie są dobre. Dlatego też dzisiaj przychodzę do Was z apelem, żeby nie sugerować się napisanym składem na stronie Rossmana, a sugerować się zdjęciami poglądowymi produktu, gdzie jest INSEE. I dopiero wtedy macie pogląd na to, jaki jest skład produktu. Na przykład na stronie Rossmana kolejny błąd, jaki wykryłem, to serum Gold Peptides Eveline. Napisane tekstowo mikroplastik, akrylaty z cross polymer. Mówię, co jest? Przecież to serum nie ma mikroplastiku. Patrzę na zdjęcie poglądowe, mówię, może zmienili skład, wiecie, na gorszy i tak dalej. Nie, nie zmienili składu. Patrzę w Rossmanie w realu, jak byłem odebrać zakupy, nie zmienili składu. Piszę do Eveline, Eveline mi opisuje, nie zmieniliśmy składu. Także przy przepisywaniu komuś z Rossmana bardzo często się mylą składniki, jak się pisze po prostu je na opakowaniu. Nadzwyczajnie w świecie i nie podoba mi się to, bo to jest wprowadzanie w błąd konsumenta. Prawo konsumenckie na to nie pozwala. Skład ma być przepisany tak, jak jest na opakowaniu. Nie może być napisany z błędami, ponieważ nie wszyscy wchodzą zdjęcia, klikają i patrzą i oglądają. No ja to robię. Ale się też dałem zbawić, bo nie było zdjęcia. Myślałem, że dobrze jest skład napisany. Jakieś było moje zdziwienie, kiedy rozpakowałem zakup w domu i olejek najnowszy z Only Bio do włosów, wygładzający z efektem rozświetlenia, ma akrylamidę, akrylatę, sodium poliakrylodimetyltauratek oraz polimer, czyli mikroplastik. Rossmann mi przeprosił, powiedzieli, że mogę zwrócić. No ale co z tego? Konsument jest jawnie wprowadzany w błąd. Dlatego przychodzę do Was apelem, że jeśli robicie zakupy w aplikacji Rossman bądź na stronie Rossmana, nie sugerujcie się tekstem pisanym, jeśli chodzi o skład. Tylko sugerujcie się zdjęciami butelki tam, gdzie jest skład. To Wam daje realny pogląd, jaki jest skład produktu. Sytuacja również ma miejsce w Hebe. W Hebe się dzieje to samo. W Hebe się dzieje to samo. Ostatnio na stronie Hebe Vichy wypuściło jakąś tam nowość. Wchodzę w składniki i mówię, aż oczom nie wierzę. Jaki cudowny skład! Woda, nośnik przenikania, kwas hialuronowy, zagęstnik, witamina C, regulator pH. A mówię, o, L'Oreal się wziął do roboty. Jakieś było moje zdziwienie, wchodząc na inne strony, gdzie właśnie już było zdjęcie kartonika, były mikroplastiki i to wszystko, co na bzdurę real po prostu nadzwyczajnie w świecie przystało. Także ja się zaczynam zastanawiać, czy ta praktyka jest celowa, ponieważ brane pod uwagę jest to, że dużo ludzi korzysta z zakupów internetowych, z zakupów online, i że można troszeczkę wprowadzić konsumenta w błąd? No nie, nie można wprowadzić konsumenta w błąd. Nie można wprowadzić konsumenta w błąd. Konsument ma prawo mieć pogląd na pełny skład produktu. I ja, kiedy robiłem zakupy na stronie Rossmana, też powinno być zdjęcie drugiej strony. Ja Wam to pokażę, no normalnie nie uwierzycie, zobaczcie. Widzicie akrylamidę? No proszę bardzo, cudownie, mikroplastik. Kacpi też się wrąbał, widzicie, i kupił produkt z mikroplastikiem. Co z tego, że nowość produktowa, która na stronie miała napisane przegenialny skład, okazuje się, że no nie jest przegenialna, bo ma tonę plastiku. Dlatego nigdy w życiu nie sugerujcie się tekstem pisanym, tylko zdjęciami poglądowymi produktu, gdzie macie zdjęcie właśnie ze składem. Ten skład jest realny. Także zdecydowanie ostrzegam Was przed takimi praktykami, żeby sprawdzać składy pisane, ponieważ tak jak ja się wrąbałem z tą maską Eveline Choco Glamour do ust nawilżającą. Choć cała seria ta Choco Glamour i tak nadaje się do śmieci, tylko ta maska do ust jest dobra. I na stronie Rossmana w tekście pisanym plastik, parafina, BHT, BHA, mówi OMG. Wchodzę na zdjęcie produktu, a tam skład jest cudowny. Skład był rewelacyjny. Wjeżdżam do Rossmana w realu, patrzę, skład jest cudowny tej maski do ust czekoladowej Choco Glamour. I bierę. A gdybym sugerował się tym składem pisanym, to bym za Chiny Ludowe nie chciałbym jej dotknąć po prostu kijem nawet.
Także nie podoba mi się ta praktyka. Trzeba naprawdę uważać, jak się przepisuje te składy, bo bardzo łatwo jest konsumenta wprowadzić w błąd. I tutaj apeluję do Rossmana, apeluję też do Hebe, żeby się ogarnęli w przepisywaniu tych składów. Ponieważ naprawdę można bardzo łatwo konsumenta wprowadzić w błąd, a wprowadzanie konsumenta w błąd jest przestępstwem. Jest przestępstwem. Także konsument, człowiek, klient nie ma prawa być wprowadzany w błąd przez sklep. Nie ma prawa. Także zdecydowanie to trzeba zmienić w Rossmanie. Nie wiem, czy to trzeba zmienić pracowników, czy im dać reprymendę, czy ich ogarnąć, ale tak być nie może. Tak być nie może w nadzwyczajnym świecie i ja się nie zgadzam z takimi działaniami. Oczywiście ja ten olejek zwrócę, tak? Tam palnicho 6 kosztował 18 zł, 20 zł. Zaś ten design. Ale ja go zwrócę, bo ja nie chcę syfu z plastikiem. Ja nie chcę tego mieć w domu. Ja kupię produkt dla siostry inny. Zresztą ja już mam kupione, także dobra. To też mogę jej dać. Także nie. No i ogólnie no, nie polecam tego olejku od Libio, nie? Nie polecam. Także nie kupujcie tego produktu. Mimo tego, że pięknie wygląda, pięknie iskrzy, pięknie błyszczy, to ma mikroplastik. Także nie polecam. Także bacznie czytajcie składy, sugerujcie się zdjęciami poglądowymi produktów tam, gdzie są składniki, a nie tym tekstem pisanym, który jest na stronie Rossmann bądź Hebe. Jeśli dzisiejszy filmik Wam się podobał, proszę o pozostawienie łapki w górę i komentarza. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, życzę Wam miłego dnia i napiszcie w komentarzach, czy mieliście takie same doświadczenia. Chętnie poczytam Wasze zdanie na ten temat. Miłego dnia Wam życzę, kocham Was, pa.